zdrowia, szczególnie dla normalnych. No głosowanie, no to nie jest tylko głosowanie na prezydenta, to nie jest głosowanie na reprezentantów i senatorów, głosowanie to jest również na lokalnych nauczycieli. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego dla nauczycieli? No sytuacja cała w Ameryce no, jest taka, jaka jest. No dlatego, że nauczyciele wychowali te pokolenie, te dwa, trzy pokolenia socjalistyczni, komunistyczni nauczyciele wychowali na komunistów. Teraz te dzieciaki, które opuszczają szkoły, no to oni po prostu wierzą w socjalizm, wierzą w komunizm, nie wierzą w to, że Soviet Union upadnie, nie wierzą w to, że Wenezuela jest jaka jest, nie wierzą, że w Kubę. Oni mówią, że w Ameryce da rady zbudować socjalizm, bo Ameryka jest bogata. No i nie uświadamiają sobie, że socjalizm tylko działa wtedy, kiedy jest komu ukraść. Częścią z tych komunistów, no to są związki zawodowe. Związki zawodowe to jest budżetówka, no to oni mają pieniądze z podatnika, te 10% społeczeństwa, które uczy pozostałe 90-95%, no to oni są hardkorowi socjaliści. Oni po prostu żyją z budżetu, żyją z pieniędzy, żyją z podatnika. Tak samo w sumie jak policja, jak straż pożarna, urzędnicy wszelakiego rodzaju, bibliotekarzy i tak dalej. To jest budżetówka, która zawsze będzie głosowała za socjalizmem. A szkoły, związki nauczycielskie no, pilnują siebie. Rodzice w Ameryce w zasadzie nie zorientowali się, że dzieciaki zostały im wykradzione spod ręki. No i teraz pytanie jest, dlaczego ten wielki słoń boi się tej małej myszy. Także, że rodzice, dzieci przypuszczalnie nie wiedzą, o co chodzi. Nauczyciele też może nawet nie wiedzą, no ale związki zawodowe wiedzą. Nie chcą konkurencji. W zeszłym roku Narodowe Związki Zawodowe Nauczycieli, to jest największa właśnie związek w Ameryce, rozpisał taki raport wewnętrzny na temat takiej małej firmy Prenda. To jest przepraszam, to jest organizacja, to jest mała firma, która w zasadzie zorganizowała mikroszkoły. No i jak się przeczyta ten dokument przygotowany przez związki zawodowe, no to oni rozrywają na kawałki tą ideę, te szkoły, tą firmę. Ale wśród ludzi to jest wyjątkowo duże poparcie. Minister nauczania Betsy DeVos miała właśnie dostać ten raport, ale i ona miała dostać się w jednym z szkół czarterowych. No co to jest szkoła czarterowa? Szkoła czarterowa, no to jest szkoła licencjonowana. To jest, można powiedzieć, pod kuratorium, pod stanem, pod państwem, no bo są szkoły właśnie państwowe, są szkoły te czarterowe, które pieniądze troszeczkę idą tutaj, no ale te szkoły czarterowe, no to nie są zregionalizowane. To znaczy, że nie ma, że mogą dzieciaki przyjeżdżać z różnych miejsc. Tutaj no to w zasadzie jest się przypisanym do pewnej dzielnicy, do pewnego osiedla i tak dalej. Także, że to są te uliczne. A te czarterowe, no to dają większą możliwość. No i to związki zawodowe nie chcą tego, no bo mówią, że to śmietankę tych dzieciaków te szkoły zabierają, że to jest taki magnes. No i te mikroszkółki, no to co to jest? No to jest jeszcze są jeszcze te szkoły na samym dole, nauczanie domowe, czyli rodzice biorą ten materiał, książki i sami nauczają. No i mikroszkoły, no to są pośrodku między tymi szkółkami domowymi a szkołami czarterowymi. 5-10 dzieciaków tam się uczy. No jest to z reguły w prywatnym domu. No instrukcje są dawane właśnie przez
firmę Prenda, no ale to ona synchronizuje to wszystko z kuratorium. Cała ta kompania rośnie nieprawdopodobnie, od lutego ona wzrosła pięciokrotnie, można powiedzieć, ilość tych dzieciaków. Na dzień dzisiejszy no to jest około 500 szkół, około 5 tysięcy studentów. Ogólnie rzecz biorąc, to od lutego no to rodzice, 1/3 rodziców to zrobiła właśnie taką współpracę sąsiedzką. Mniej niż 1/5 w ogóle zrezygnowała z tradycyjnych szkół. Ten raport rozwala tą prędę, mówi, że to nie jest, że to są duże nieścisłości, no ale właśnie mówi, że prenda jest troszeczkę lepsza niż nauczanie domowe, bo nauczanie domowe no to ma ograniczenia, bo rodzice muszą powiedzmy pracować. Prenda, te mikroszkoły, no to oni się zsynchronizowali, czy współpracują z tymi szkołami czarterowymi, licencjonowanymi, no bo szkoły czarterowe mają tam forsę, no i w zasadzie dają też forsę, no mniej dają forsy do tych mikroszkół, no ale mimo wszystko, że koszty własne są mniejsze, no to i szkołom czarterowym się to opłaca, no i to mikroszkołom się to opłaca. Związki zawodowe oskarżają te mikroszkoły i szkoły czarterowe, że one piorą po prostu pieniądze. No ale to nie jest w sumie tak do końca prawda. No i podatnik w zasadzie powinien mieć prawo powiedzieć, gdzie jego forsa ma iść. Szkoły czarterowe pomogły właśnie wystartować z tym wszystkim, ale związki zawodowe mówią, że to zmienia kompletnie cały plan gry. No i mówią, że najgorzej to będą miały dzieci czarnych, kolorowych, biedniejszych i tak dalej. No i to jest jakaś taka, że całe te widełki pomiędzy jednymi dzieciakami i drugimi będą coraz większe. No i to jest jakaś bardzo dziwaczne gadanie ze strony nauczycieli, którzy mówią, że szkoły, mikroszkoły są niebezpieczne, dlatego że uczą lepiej. No to jest ta logika socjalistów, tak? Wszyscy mają mieć to samo, jak Mao mówił, że te kwiaty maku wyrastające ponad żyto muszą być poobcinane. No i właśnie taki komunizm w Ameryce jest. Mamy Bidena, mamy tych socjalistów, mamy tą równość, chorą, socjalistyczną równość, że drugiemu nie może być za dobrze, bo inny będzie miał gorzej. No, jak zrobić, żeby ten inny miał lepiej zamiast gorzej, no to komuniści, nawet jeżeli wiedzą, no to nie powiedzą. Nauczyciele powinni kochać właśnie te mikroszkoły, dlatego że te mikroszkoły dają więcej wolności tym nauczycielom i mają te możliwości, mogą się wykazać w tym, co jeżeli myślą, co jest najlepsze dla nauczycieli. Te niektóre mikroszkoły obciążają, mają ten pieniądze, biorą pieniądze od rodziców, no ale tłumaczą nawet, że 92% w Nowym Jorku, 92% pieniędzy to idzie dla nauczycieli, 8% tylko na te koszty operacyjne. No i mówią, że i tak dostają około 10-15% więcej niż by dostawali w innych szkołach. No te koszty własne właśnie są dużo niższe. Kuratorium w Nowym Jorku, Ministerstwo Edukacji ściga ich, no i teraz w zasadzie to nawet ostrzega wszystkich tych korepetytorów, ostrzega tych ludzi, którzy dają korki, którzy nauczają prywatnie, że mówią, że jeżeli te nauczanie, korepetycje zaczyna być full time, a nie dodatkowo, no to w zasadzie oni prowadzą szkoły
prywatne szkoły, a nie są, powiedzmy, doradcami. Także Nowy Jork nie daje sobie odebrać tej kontroli nad tym wszystkim. Nie ma w sumie w żadnych regulacjach w Nowym Jorku, który twierdzi to, no ale jednak biurokracja, kuratorium, nauczyciele pilnują tego wszystkiego. No, wszystkie te regulacje i przepisy są po to robione, żeby wszystkich zniechęcić. Także, że po prostu ta sitwa związków zawodowych, ta budżetówka, ci komuniści chcą mieć to wszystko we własnym ręku. W Ameryce są też te przepisy budowlane, nie tyle mieszkaniowe, przepisy mieszkaniowe, także są strefy, powiedzmy, mieszkalne, strefy jednorodzinne, strefy dwurodzinne, strefy wielorodzinne, strefy przemysłowe, strefy hotelowe i tak dalej, i tak dalej. No i prowadzenie, powiedzmy, takiej szkoły, no to oni chcą zmienić te definicje tych mikroszkół na przedszkola. No a wtedy, jak idzie to już na przedszkola, no to to są nie bardzo legalne w tych dzielnicach mieszkaniowych. No i to powoduje, że jest dużo przepisów. No i wszystko się kończy tym, że zamykają, że nie da rady tego otworzyć. No jest to tak zwana śmierć przez tysiąc ukłuć, tak? Tysiąc ranek. Dużo tych regulacji będą narzucać. No i te rodziny, tak lokalne, po prostu nie będą w stanie tego przeskoczyć. Te związki zawodowe mówią, że no tak, no zachęcamy do tego, żeby były mikroszkoły, no ale i te wszystkie zorganizowanie i wykonanie i monitorowanie, no to wszystko musi być prowadzone przez urzędników stanowych, urzędników z kuratorium i urzędników ze związków zawodowych. Tak, także związki zawodowe popierają, no ale popierają wtedy, kiedy trzymają łapę na tym wszystkim i mają kompletną kontrolę. No, można pomyśleć, że oczywiście, że to jest w ich największym interesie, ale to nie jest już tak oczywiste dla rodziców. Także wybory. Jak będziecie wybierać, no to wybierajcie jednak tą prawicową stronę, tą konserwatywną stronę. Niestety, komuniści, no to jest ateizm, skrobanki, konfiskata broni, no a konserwatyści, no to są Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Także ten podział jest straszny. Teraz Biden i Kamala Harris włącznie są większością w Senacie, większością w Izbie Reprezentantów. Będzie ostro, będzie ciężko, będą duże zmiany. No ale musicie patrzeć. Konserwatyści, ja myślę, że wy rozumiecie, co ja opowiadam. Komuniści będą na pewno krytykowali, będą krzyczeli, że związki zawodowe to jest najlepsza rzecz, jaka tylko może być, no ale to oni do tego doprowadzili. Teraz taka sytuacja była, jedna kobieta, matka poszła, była w Waszyngtonie, tam była jakaś awantura z taką murzynką w mundurze, ta murzynka przyłożyła cios, no to córka po prostu rozpisała, kim ta kobieta była, że to jest jej matka, no i ona się przedstawiła jako liberalna lesbijka i powiedziała, że dobrze matce, że matce nos rozwalili, bo jej matka w sumie, która zapłaciła dziesiątki tysięcy dolarów za jej wykształcenie i ją żywiła, no to ta córka właśnie powiedziała, że dobrze się tak matce stało, bo matka jej mówiła, żeby ona nie chodziła, nie popierała na tych czarne życie, znaczy najróżniejszego rodzaju manifestacje, no. Także matka wychowała sobie matka. No ci nauczyciele wychowali tą liberalną lesbijkę w tych państwowych szkołach
na uniwersytetach, żeby nie pamiętam, kto to był, Antek Morozow, no był jakiś taki bohater młodzieżowy czy dziecięcy w Rosji, który przykablował swoich własnych rodziców, że ojciec schował żyto, bo przed konfiskatą komunistów. No i w Ameryce mamy właśnie tego rodzaju pionierów, którzy kablują na własnych rodziców. Także to jest dzisiejsza Ameryka, to jest makabra, to jest po prostu historia się powtarza, zakręciło całe koło. Nauczyciele, to jest wielka, wielka część tego bałaganu w Ameryce. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla socjalistów. Będziecie mieli płacić zgrzytanie zębów, nawet jeżeli przez 2, 4, 6 czy 8 lat będziecie bardzo zadowoleni. Pamiętajcie, że nadchodzi tragedia. Nadchodzi tragedia przez Bidena, przez Kamalę Harris, przez Muhammada Baracka Obamę. To wszystko rozwala Amerykę. Nie wiem, dlaczego tego nie widzicie, nie wiem, dlaczego tego nie chcecie widzieć. A pamiętajcie, 2021 to jest koniec normalnej Ameryki i Ameryka będzie musiała ten swój odchylić się z powrotem. Zdrowia, szczególnie dla normalnych.